Dzień dobry, mam na imię Wioleta, jestem edukatorką w Muzeum Narodowym w Warszawie. Niebawem zobaczymy się w galeriach muzeum w naszej sali edukacyjnej. Tymczasem zapraszam Was na wirtualną wersję warsztatów. Dzisiaj wybierzemy się w świat sztuki, w świat zniewalających zapachów Orientu. Zobaczymy wspaniałe dzieła z Bliskiego Wschodu, Turcji, Iranu, Egiptu, Maroka. Na co dzień kryją się one w muzealnych magazynach, zatem sięgniemy do zasobów cyfrowych Muzeum Narodowego w Warszawie. Wybrałam dla Was obiekty, które zachwycają jakością wykonania, formą, kolorem, ciekawą symboliką. Rozpocznijmy od spotkania z tajemniczym młodzieńcem, który postanowił spędzić czas na łonie natury. Siedzi sobie wygodnie na poduszkach. W dłoni trzyma maleńką czarkę, najwyraźniej jest w bardzo dobrym nastroju. Po niebie płyną delikatne, niewielkie obłoki. W tle widoczne jest drzewko migdałowca o różowych, przypominających różyczki kwiatach. Drzewko kwitnie wczesną wiosną, zanim jeszcze wypuści liście. Drugie drzewko ma wąskie listki, to jest tamaryszek. W kulturze perskiej i tamaryszek, i migdałowiec symbolizują młodość i wiosnę. Młodzieniec jest ubrany w tradycyjny strój. Kaftan ma przewiązany pasem, na ramiona narzucony płaszcz oszyty futrem, na głowie turban. Wokół obrazu umieszczono wiersz jednego z perskich poetów. Ten wykaligrafowany tekst pełni jeszcze jedną ważną funkcję w sztuce Orientu, funkcję dekoracyjną. Ilustracja została wykonana techniką kolażu. Na tekturkę naklejone są kolorowe kawałki safianowej skórki. Pozostałe elementy zostały namalowane gwaszami, czyli farbami podobnymi do akwareli, ale o większych właściwościach kryjących. Spoiwem do tych farb jest guma arabska. Gwasz to tradycyjna technika malarstwa na papierze, używana w Persji, czyli na terenie dzisiejszego Iranu. Taki rodzaj kolażu był nowością w sztuce perskiej tamtego czasu. Miniatura powstała w 1899 roku w okresie panowania dynastii Kadżarów. Sztuka świata muzułmańskiego to też wizerunki ludzi i zwierząt występujące i na miniaturach, w ilustracjach, zdobiące ściany pałaców, domów, zdobiące przedmioty codziennego użytku. Jednak pamiętajcie, że takie wyobrażenia absolutnie nie są dozwolone w sztuce religijnej. Wiele przedmiotów sztuki Bliskiego Wschodu jest dekorowanych ornamentami roślinnymi, geometrycznymi, ułożonymi w symetryczne kompozycje. Takie wzory nazywamy arabeska. Odnajdziemy ją m.in. na skórzanej butli zwanej matara. Wzory wykonano poprzez odciskanie i wybijanie specjalnymi narzędziami. Część elementów została naklejona. Skórka była wybarwiona i pozłacana. Na jednym z węższych boków widnieje gwiazda, zwana pieczęcią Salomona, czy może dzisiaj byłoby właściwsze określenie Sulejmana. To znak o magicznym charakterze, mający odganiać złe moce. Butla była przeznaczona na wodę, więc użycie tego znaku miało przeciwdziałać psuciu się wody. Matara ma już sporo lat. Została wykonana w drugiej połowie XVI wieku w Turcji, w czasach panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego. Prawdopodobnie używano jej w czasie wypraw wojennych. Butla z Muzeum Narodowego w Warszawie jest prawdziwym unikatem. To jeden z zaledwie trzech tego typu obiektów zachowanych do dzisiaj na świecie. Wiele z zachowanych zabytków sztuki orientalnej zostało wykonanych z gliny. To wypalana, malowana i szkliwiona ceramika. Tak właśnie powstał model domu. Budynek jest zadaszony z tarasem. Po środku znajduje się prostokątny dziedziniec wewnętrzny. Tam właśnie umieszczono 8 figurek mężczyzn w spiczastych nakryciach głowy. W dłoniach trzymają naczynia, jakieś pucharki, może z aromatycznym napojem. Pośrodku dziedzińca w takim domu mogłaby znajdować się fontanna, albo może stolik, na którym wystawiało się pachnące przyprawami potrawy. W każdym domostwie powinny być zwierzęta. Czy tutaj dostrzegacie jakieś? Na tarasie znajdują się psy, ale tylko dwie figurki zachowały się do dzisiaj w całości.
Najczęściej na tego rodzaju obiektach przedstawiane były ptaki, czasami lwy, a dużo, dużo rzadziej pieski. Model domu powstał na terenie dzisiejszego Iranu na przełomie XII i XIII wieku. Jakim celom służył? Już wiecie, że w świecie islamu nie mógłby pełnić funkcji religijnych. A może był zabawką dla dzieci? Wielu zwolenników ma teorię, że modele domów używane były w Iranie w świętowaniu Nowego Roku albo uroczystościach z okazji najdłuższej nocy w roku. Model ceramiczny być może był podarowywany z okazji ślubu. Znane są zapisy w historycznych tekstach o prezentach ślubnych w kształcie budowli architektonicznych. Wykonywano je w złocie, srebrze z dodatkiem szlachetnych kamieni. Modele ceramiczne domów mogły być więc tańszą wersją takich prawdziwie książęcych podarków. A waszym zdaniem, która z tych teorii wydaje się najbardziej prawdopodobna? Gdybyśmy zajrzeli do wnętrza takiego domu jak ten ceramiczny model, zauważylibyśmy wspaniałe przykłady sztuki użytkowej. Na przykład wazę zwaną Shagia znaleźlibyśmy ją w wielu marokańskich domach z przełomu XIX i XX wieku, ale ten kształt, kolor i motywy dekoracyjne są popularne i do dzisiaj na terenie Maroka. Całą powierzchnię wazy zapełniają uproszczone formy roślinne. Listki, stylizowane kwiatki, a formy geometryczne, rozetki, nawet tło jest wypełnione niebieskimi punkcikami. Takie zagęszczenie dekoracji bez pozostawienia wolnych przestrzeni jest jedną z cech najbardziej charakterystycznych sztuki muzułmańskiej. A tego rodzaju naczynia, do czego mogły służyć? Podobnie jak i dzisiaj. To były naczynia na wodę albo też do przechowywania sypkich towarów. Sztuka muzułmańska miała ogromny zasięg od południowej Hiszpanii po Chiny, ale też świat islamu chętnie czerpał z innych kultur, tradycji artystycznych. Dużym zainteresowaniem, zwłaszcza na terenie dzisiejszego Egiptu, cieszyła się chińska ceramika o charakterystycznym seledynowym zabarwieniu. Nie tylko wartość estetyczna była ważna. W niektórych rejonach na Bliskim Wschodzie przypisywano w ten sposób zdobionym naczyniom wyjątkową moc. Miałyby one się rozpadać pod wpływem zatrutej żywności. Co prawda, przedmiot z naszego muzeum przypomina dzbanuszek, ale nie służył do przechowywania jedzenia. To lampka oliwna. Liczy sobie ona już ponad 700 lat, a około 100 lat ma kolejny obiekt. Tym razem wykonany w drewnie. Do czego mógł służyć? Wykonany w drewnie, bogato zdobiony, pokryty polichromią, z ażurowo wycinanymi w drewnie elementami. Kwiatki, rozetki i u góry półksiężyc. Do czego taka półeczka mogła służyć? To rodzaj półki używanej przez mężczyzn do odstawienia turbanu. A turban to przecież tradycyjne nakrycie głowy stosowane od Indii po Półwysep Arabski, Iran, Afganistan. Pas materiału, mogący mieć nawet i 4 metry długości, zwijany w bardzo dekoracyjny, stabilny turban, był właśnie odkładany na tego rodzaju półeczkę. A kolor, forma, dekoracje turbanu to czasami bardzo skomplikowana symbolika. Z kulturą Orientu związany jest bardzo rozbudowany ceremoniał kąpieli. Tradycyjne właśnie tureckie wywodzą się jeszcze z czasów starożytnych. Rytuał kąpieli w świecie muzułmańskim oznacza nie tylko oczyszczenie ciała, ale też oczyszczenie duszy, umysłu i odpoczynek. W okresie panowania dynastii osmańskiej od XIV do początków XX wieku zbudowano wiele łaźni publicznych. W łaźnie wyposażone były pałace, dwory, zamożne domostwa. Panowały tam duża wilgotność i wysoka temperatura. Dla kobiet to było też miejsce spotkań towarzyskich, ale oczywiście przede wszystkim sposób dbania o urodę. Łaźnia to też miejsce tysiąca wspaniałych zapachów.
Podstawowa funkcja łaźni tureckiej to jednak oczyszczanie ciała od stóp do głów. W każdym z pomieszczeń wyobraźmy sobie, jak jest ślisko. A żeby zabezpieczyć się przed upadkiem, odizolować stopy od mokrej posadzki, nosiło się charakterystyczne łazienkowe koturny. Te koturny nazywamy nalin. One są wykonane z drewna, zdobione we wzory geometryczne, kwiatowe, zdobione macicą perłową. Pochodzą z XIX wieku. Po takim pobycie w łaźni dobrze byłoby przygotować sobie napój. Na przykład z wody różanej. Szklana butla z naszego muzeum właśnie do takiego celu najprawdopodobniej służyła. Zadziwiający jest jej kształt, wydłużona, skręcona szyjka. Czy Wam też przypominała będzie szyję? Świat Orientu przepełniony jest zapachami, tymi znanymi nam i tymi bardziej egzotycznymi. Utrwalenie i zachowanie zapachu to prawdziwa sztuka. Z niej słynęła Persja. Już na początku IX wieku wynaleziono sposób uzyskiwania wyciągu z płatków róży. Takie olejki do dzisiaj stosowane są w kosmetologii, ale też i do przygotowywania różnorodnych potraw. Według ludowych opowieści butle o takim kształcie używane były jako pojemnik na łzy. Żony oddzielone od mężów miały ronić łzy do takich właśnie butli. Czy to prawda, że rzemieślnicy w Iranie przez wieki wytwarzali takie eleganckie i ponadczasowe kształty w szkle? Produkcja szkła w Persji ma bardzo długą historię, sięgającą jeszcze czasów przedislamskich. Naczynia szklane o wysokiej jakości importowano z Wenecji. I stamtąd też czerpano wzory do rodzimych produktów. Rzemieślnicy z Bliskiego Wschodu do perfekcji opanowali wytwarzanie przedmiotów metalowych. Podziw budzi sposób ich zdobienia. Irański imbryk z XVIII wieku cechuje różnorodność wykorzystanych technik. Od grawerowania, kucia, srebrzenia, po wybijanie wzorów w blasze. Cała powierzchnia imbryka jest pokryta wzorem, zgodnie z poznaną już przez Was zasadą niepozostawiania pustych, gładkich przestrzeni. Naczynie ma piękne proporcje, zachwyca do dzisiaj. Zachwyciło Jadwigę Mrozowską-Teplic, polską aktorkę, śpiewaczkę i podróżniczkę, która w początkach XX wieku odwiedziła kraje Azji, Indie, Ceylon, Persję, dotarła nawet do Tybetu. Organizowała wyprawy o charakterze naukowym. To właśnie ona zgromadziła sporą kolekcję orientalnych przedmiotów sztuki użytkowej, orientalnej sztuki i tę swoją kolekcję podarowała do naszego Muzeum Narodowego. W tym właśnie znalazł się oglądany przez nas imbryk. Obraz Orientu nie byłby pełen, gdybyśmy nie zobaczyli scen biesiady z udziałem muzyków i tancerzy. Miniatura z okresu dynastii Kadżarów została wykonana znaną już Wam techniką gwaszu. Wśród grupy tancerzy jest akrobatka, która wykonuje ewolucję stojąc na rękach. Tańczący obok niej trzymają w dłoniach metalowe talerzyki, którymi rytmicznie postukują. W tej muzyce rozbrzmiewają instrumenty perkusyjne, ale też charakterystyczny perski instrument strunowy o długim gryfie. Ten rodzaj instrumentu nazywany jest tar. Kultura Orientu, sztuka islamu fascynują od wieków. Nic dziwnego, że wielu z polskich malarzy odbywało wyprawy do krajów muzułmańskich. Między innymi Kazimierz Stabrowski, artysta związany z Warszawską Szkołą Sztuk Pięknych, z Warszawą, jeszcze w końcu XIX wieku odbył podróż studyjną na wschód, zwiedzając po drodze Konstantynopol, Grecję, Egipt. Wykonał w tym czasie ogromną ilość szkiców, obrazów, z których korzystał w późniejszym okresie twórczości. Podczas podróży po Tunezji w 1927 roku artysta zachwycił się meczetem Cyrulika, jednym z piękniejszych spośród 100 meczetów w Kairuanie. Meczet Cyrulika
Nazwę swoją zawdzięcza pochowanemu tam przyjacielowi Mahometa, który nosił przy sobie 3 włosy z brody proroka. Stąd nazywany był cyrulikiem, fryzjerem, golibrodą. Stabrowski z dużą dokładnością przedstawił dziedziniec meczetu, charakterystyczne dla architektury muzułmańskiej łuki, zdobione ceramicznymi okładzinami ściany, które wyglądają niczym wielobarwne kobierce. Artysta uchwycił niezwykłą atmosferę tego miejsca. Zwróćcie uwagę, że zgodnie z koranicznym zakazem nie zobaczymy w meczecie przedstawień figuralnych, czyli wizerunków ludzi i zwierząt. Ten obraz znajdziemy w zbiorach sztuki polskiej. Nasze spotkanie ze sztuką Orientu, nasze spotkanie w świecie zapachów Orientu dobiega końca. W materiałach znajdziecie quiz, zachęcam do rozwiązania, a ponieważ jest to spotkanie warsztatowe, zapraszam do wykonania pracy plastycznej. Potrzebny będzie rysunek, który został wykonany na podstawie zabytku oglądanego przez nas ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, skórzanej butli na wodę. Ten motyw, arabeska, należy wypełnić klejem. Do tego będą potrzebne drewniane patyczki. To mogą być te patyczki do szaszłyków albo też wykałaczki. Chyba że macie bardzo rzadki klej, który możecie położyć za pomocą pędzelka. Wtedy ten wzór będzie wypełniony bardzo precyzyjnie. Wybierzcie sobie przyprawy orientalne. To może być papryka, to może być czarnuszka, pieprz, cynamon, mięta. Kierujcie się zapachem, fakturą, którą uzyskacie na swoich pracach, ale też zapachem, tym, który lubicie, tym, który kojarzy Wam się ze światem Orientu. Patyczki drewniane służą też do tego, żeby te wzory poprawiać, żeby one były dokładniejsze, żeby były precyzyjniej wyrysowane. Przyznam, że mnie ta praca ogromnie wciągnęła. Popatrzcie, na takim etapie się zatrzymałam. Moja praca pachnie przede wszystkim cynamonem. Napiszcie, jakie są zapachy Waszych prac. Prześlijcie zdjęcia Waszych prac. Jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia niebawem już w Muzeum Narodowym w Warszawie.